Jesteśmy przy browarze Okocim, Carlsberg Okocim, i tu widzimy rzekę, która jest, można powiedzieć, należycie utrzymana, brzegi zabezpieczone, i tu nie znać żadnej powodzi. Żadnej powodzi tutaj nie widać, żeby po prostu stan wody był wysoki. Jest koryto drożne, jest koryto szerokie, po prostu woda mieści się i nie robi żadnych szkód. Dzisiaj mamy 7 lipca 2013 roku. Przy tak szerokim korycie po prostu woda, fala powodziowa nie ma żadnych szans, bo woda mieści się w korycie rzeki i tak powinno być nie tylko od tego miejsca w stronę jazu i powyżej, gdzie browar ma odpowiedzialność utrzymania należytego brzegów i rzeki Uszwicy, ale po prostu rzeki powinny być zadbane w całym kraju, bo w większości powodzi, do których dochodzi i do nieszczęść ludzkich, to jest to, że są rzeki zaniedbane. Leżą drzewa, zwężenia koryt rzek. Gdyby koryto rzeki było obliczone na wodę stuletnią, to nigdy by do powodzi nie dochodziło. Ten jas ma wysokość ponad 5 metrów. On po prostu zmniejszył przepustowość koryta czterokrotnie. Powyżej tego jazu przepustowość koryta wynosi od 72 do 58 metrów na odcinku 3 km, a tu poniżej jazu przepustowość tego koryta ma 264 metry sześcienne wody na sekundę. Tutaj widzimy, że poniżej jazu, choć browar ma odpowiedzialność za zabezpieczenie tego jazu, nie zrobiono nic. Brzegi są oberwane. Grozi to podmyciem nawet tego jazu. Tutaj widzimy ujęcie wody dla browaru Okocim. Ten jas został podwyższony w latach 50., bo on był płytszy, niższy. Z powodu tego, żeby po prostu poziom wody w rzece się podniósł i woda do browaru szła grawitacyjnie. Po prostu nie trzeba było pomp. Te słupy elektryczne świadczą i ten budyneczek, że tu w dawnych czasach była pompownia, która z rzeki pompowała wodę do browaru. Podniesiony jas do wysokości 5 metrów spowodował, że ta woda bez pomp idzie na zakład browaru grawitacyjnie. Ale to zmniejszyło przepustowość tego koryta czterokrotnie i występują powyżej tego jazu częste powodzie. A w tym jeszcze tych powodziach dodatkowo pomagają powalone drzewa, które leżą w korycie rzeki, a w szczególności leżały te drzewa w korycie rzeki w latach 95 do 2001. Na tym odcinku tutaj, bo tu to pole, co jest kukurydza po lewej stronie, po prostu było dzierżawione przeze mnie. Na tym odcinku ja wyciągnąłem przeszło 230 sztuk drzew, na co mam zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w Brzesku. Udrożniłem koryto rzeki, także od 2001 roku nie było powodzi do 2010. Powodzie w 2010 roku wystąpiły dlatego, że leżały potężne drzewa powyżej tego jazu, ale na odcinku odpowiedzialności za koryto rzeki przez browar
Carlsberg Okocim. On do dzisiejszego dnia nie utrzymuje w należytym stanie tego odcinka. Gdyby ten odcinek był drożny, koryto rzeki rozszerzone z 4 do 7 metrów, tak jak jest w zapisie, gdzie była w 2002 roku komisja rządowa z Warszawy i oni powiedzieli, że koryto to zostanie rozszerzone do 7 metrów. Na pewno powodzi w Gnojniku ani w Uszwi by nie było, bo woda by miała swobodny spływ. Tutaj widzimy nieczynną śluzę. Ona niegdyś służyła do spuszczania nadmiaru wody, gdy była większa fala powodziowa, to po prostu spuszczano przez tą śluzę tak samo, żeby zmniejszyć zagrożenie powodziowe. Dzisiaj to już jest wszystko nieczynne, po prostu zasypane jest to ziemią, nie działa, a przecież można by to uruchomić od nowa i puścić wodę na niedużą choćby turbinę, która by wytwarzała prąd. No ale tu jest grabieżca polityka browaru. Browar nie interesuje ani drożność koryta, ani po prostu to, że ludzie cierpią, gdy występują powodzie. On się liczy tylko z tym, by miał zyski, żeby czerpać po prostu korzyści i wywozić dochód z kraju. Tutaj widzimy w bezpośredniej odległości od jazu oberwany brzeg. On był 10 metrów wsunięty w koryto rzeki, jak ja tu jeszcze gospodarzyłem i uprawiałem to ziemię. Teraz widać, że ta rzeka chce po prostu obejść ten jaz i może być taki rok, gdzie przyjdzie większa woda, że obmyje ten jaz i po prostu obejdzie bokiem, co będzie groziło większym powodziom i jakąś tragedią poniżej tego jazu. Bo gdyby runął na przykład ten jaz i całość wody runęła, tak zaleje nie tylko miasto Brzesko, ale inne wsie. Tu widzimy, że nikogo to nie interesuje, co rzeka robi. Wydział wodny nie reaguje, ani browar Okoci. Teraz jesteśmy poniżej jazu, około 300 metrów i tu widać, że ta woda, która ostatnio spowodowała powódź u góry nad jazem, ona tu jeszcze do krawędzi brzegów miała około 2 metry. Musiałaby się podnieść w górę, choć koryto nie jest takie, jak powinno być. To jest koryto nieutrzymane w należytym stanie, zarośnięte, oberwane brzegi. Tutaj widzimy, jak rzeka meandruje, po prostu obrywa koryto rzeki. To się dzieje już od 96 roku, jak ja tutaj byłem na tym PGR-ze. To tu naprzeciwko tego domu właśnie urwany został brzeg i to się nadal pogłębia. Po prostu rzeka nie jest w żaden sposób należycie utrzymana przez browar Okocim. To jest odcinek gdzieś około 1800 metrów od ujęcia wody. Tutaj zaraz poniżej leży w poprzek drzewo powalone, które po prostu podczas powodzi tamowało przepływ wody. To jest największe niebezpieczeństwo, że ta rzeka nie jest należycie utrzymywana przez browar Okocim. To należy do obowiązku utrzymania brzegów i koryta rzeki Uszwica. A co decyzja wodna prawna mówi dokładnie,
To postaram się później powiedzieć. No, ja mam tutaj pismo, które zostało skierowane do zarządu Kasper Okocim w Warszawie, ulica Bokserska, które jasno mówi, co należy rozumieć przez należyte utrzymanie rzeki Uszwica. Tutaj ogólny specjalista, zastępca kierownika inspektoratu rejonowego, magister inżynier Kazimierz Drobot, wyjaśnia browarowi. Decyzja wodnoprawna, tu jest znak decyzji z 98 roku z dnia 4.12.98, nakłada na was obowiązek właściwego utrzymania brzegów rzeki Uszwicy na długości 3 km powyżej ujęcia i 100 metrów poniżej tego ujęcia. Wasze rozumienie punktu 4 wyżej wymienionej decyzji jest błędne, gdyż zarówno ustawa z dnia 24.10.1974 rok Prawo wodne, jak i nowa ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku w artykule 22 punkt 1 dokładnie określa, co należy rozumieć przez utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych. Cytuję. Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulujących w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody. Tu jest zamknięcie cytatu. W świetle tego wyjaśnienia jesteście zobowiązani do przywrócenia stanu pierwotnego na przedmiotowym odcinku rzeki Uszwicy. Dotyczy to zmiany koryta rzeki po przejściu wód powodziowych, jak piszą mieszkańcy, mimo że zmiana powstała na skutek działania siły przyrody. Przedmiotowy odcinek rzeki winniście traktować jako część zakładu pracy istotną dla waszej produkcji i przewidywać środki finansowe na jej utrzymanie. Odmowa wykonania przez was przywrócenia koryta rzeki do stanu pierwotnego będzie skutkowała naszym wystąpieniem do wojewody małopolskiego o cofnięcie pozwolenia na pobór wody dla waszego zakładu w Okocimiu. I tu to pismo im wyjaśnia, browarowi, nie wiem na jakiej podstawie browar został z odpowiedzialności tej zwolniony na odcinku 400 metrów, bo nowa decyzja zobowiązuje browar do 2 km 580 metrów. To znaczy przeszło 400 metrów, starosta brzeski zmniejszył odpowiedzialność browaru za dany odcinek rzeki. Teraz jesteśmy około 2000 metrów, 2 km od ujęcia wody przez browar Okocim. Widzimy, że tu jest całkowicie koryto zaniedbane, korzenie rosną, drzewa powalone wyżej tam i tutaj i widać, że te drzewa po prostu blokują przepływ wody. Tu nawet na brzegu widzimy, jak woda potrafi osadzać niosące gałęzie, konary grubsze, śmieci.
Tego na tym odcinku nie powinno być, bo to po prostu przy upale to gnije, to fermentuje te śmieci. No a później z tego browar robi, jak mówi, najlepsze piwo na świecie. Chciałem filmować trochę tej krystalicznie czystej wody, z której powstaje to piwo. Już ma dobry kolor. To ona dzisiaj po tej powodzi, po tej burzy jest troszeczkę, można powiedzieć, czyściejsza, bo śmieci zostały spłukane. Ale gdy nie ma większej wody, co najmniej z miesiąc czasu, to jest taki syf w tej rzece, że ja tego piwa od 95 roku się nie tykam. Nie piję żadnego piwa browaru Okocim, ani Harnasia, ani innych gatunków, bo po prostu mam obrzydzenie. Tutaj widzimy, jak zjechał przy ostatniej powodzi brzeg. Woda obmyła już korzenie tego grubego drzewa. Tu wystarczy tylko nieduża woda, a to drzewo będzie leżało w korycie rzeki i zablokuje całkowicie przepływ wody korytem. Bo to już jest drzewo dość grube. No, obym się mylił, ale gdzieś z 80 cm wodziomku. To jest potężne grube drzewo. I to należy, ten odcinek należy do browaru Okocim. Jest to odcinek gdzieś 2300 metrów od ujęcia wody. Prokuratura mówi mi i pisze do mnie, że browar należycie utrzymuje rzekę Uszwice. Proszę zobaczyć Państwo, jak dba teraz browar, a jak dbał w latach 95 do 2001, to tu było drzewo koło drzewa leżało i śmieci tonami gniły. Śmieci gniły tonami w korycie rzeki, a myśmy pili piwo Okoci. Od 2006 roku browar odpowiada od tego miejsca. Został, nie wiem na jakiej podstawie, skrócony mu odcinek z 3 km do 2,5. Ale tutaj widzimy od razu, że zaczyna się początek odpowiedzialności za koryto rzeki, jak leżą drzewa w korycie, że woda szła tutaj przez pole ostatnio, widać po tych śmieciach w zbożu i po nachylonym zbożu, to jest pszenica. Pszenica, która już fala powodziowa wyszła z koryta rzeki, szła przez to pole, niszcząc zasiewy. A tu widzimy właśnie to koryto rzekomo należycie utrzymywane przez browar Okocim, bo tak twierdzi prokuratura apelacyjna. I z tego powodu ja protestowałem ponad 100 dni w Warszawie. I protest mój będzie trwał nadal, jeżeli sprawy nie będą należycie prowadzone przez prokuratury. W miesiącu wrześniu mam zamiar od nowa rozpocząć protest przed prokuratorem generalnym w Warszawie. Tutaj widzimy budynki, w którym ja mieszkałem i gospodarzyłem. Pozostała oś po budynkach, bo był tu jeszcze magazyn duży i stodoła. Stodoła się zawaliła gdzieś w 2010 czy 2011 roku w zimie. A magazyn został wyburzony przez obecnego dzierżawcę. Widać zawalony dach na jednych ze stajni.
To były dwie stajnie. Na początku tu w tych stajniach miałem 200 sztuk trzody chlewnej i konie 30. Macior było w 96 roku. Gdy przyszły powodzie, musiałem wszystko po prostu zlikwidować, bo te pola całkowicie tu były zalane. Tu, gdzie widzimy tą kukurydzę, to było 2 metry wody. Woda szła przez drogę tutaj obecną, na której stoimy, a jedzie samochód. Na tym asfalcie było metr wody. Było metr wody w 97 roku. W 98 tak samo te pola były zalane dwa razy. W kwietniu i później pod koniec czerwca. W 97 roku to samo, w 2000, w 99, w 2001 roku to samo. Także po prostu siałem, lecz nie zbierałem plonów. Takim jeszcze szczególnym znakiem na tym budynku to jest napis "Nie rzucim ziemi". Ten napis był zrobiony, wykonany przeze mnie, gdy wyruszałem ciągnikiem do Warszawy, by tam protestować z dziećmi w 98 roku. Na magazynie był napis: "Mafio, oddaj ziemię dzieciom ojcowiznę". Na magazynie. A na stodole, które zburzona jest, był napis: "Polska ziemia to nasz kraj. Daj jej Boże szczęście, daj".